Witajcie, moi drodzy, witam was w kolejnej dramie. Z moderacją mówi Star Planet, bo jakże bez kim innym. No więc teraz czas na losowanie. W tle widzicie właśnie zwycięzcę z ostatniego odcinka, a jeżeli to teraz wy chcecie być zwycięzcą czegoś z kolekcji Drift, to jedyne co zrobicie, to napiszecie jakikolwiek komentarz wraz z waszym nickiem z MSP, polubicie ten film oraz zasubskrybujecie ten kanał, bo inaczej wylosuję kogo innego. Pierw jednak chciałabym pozdrowić kilka osób, a są nimi Jessica Królowa 1, Lara 638 856 oraz Tyneczka Serduszko. A jeżeli wy chcielibyście zostać pozdrowieni w następnym odcinku, no to zapraszam do linku podanego w opisie, ewentualnie podczas boostera. Za dużą pomoc właśnie pozdrawiam na odcinkach. A więc co właściwie skłoniło mnie do nagrania tego filmu, który jest kolejną dramą? Jeżeli jesteście nowi, to nie wiecie o tym, że miałam już bardzo wiele dram z moderacją związaną z banami, blokadami i wieloma innymi rzeczami. Między innymi chociażby właśnie kradzieżą konta, która nastąpiła aż 2 razy na moim koncie. W tej sprawie oczywiście moderacja mi nie pomogła. Jest to typowa moderacja MSP, wiadomo, że oni nic nie robią. Również raz usunięto mi poboczne konto o niku DamaLolo1. Ono już nie istnieje, więc spokojnie nie musicie sprawdzać. Zawsze powody moich banów nie były dokładne, nie było napisane co złego zrobiłam, tylko po prostu dostawałam bana. Próby kontaktu z moderacją kończyły się tak samo, czyli po prostu bez odpowiedzi. Ale przejdźmy już w takim razie do tematu odcinka, którym jest... Blokada za luk. Nie przysłyszeliście się. Blokada za stworzenie luka. Macie tutaj teraz pokazane na ekranie, jak wyglądało moje ostrzeżenie. Ostrzeżenie. Naruszyłeś regulamin i twój luk został usunięty. Złamałeś regulamin gry, pisząc nieodpowiednie treści lub treści obrażające bądź krzywdzące innych użytkowników. Prosimy przestrzegać regulaminu gry, pomagając tym samym w tworzeniu bezpiecznego i przyjaznego miejsca dla wszystkich graczy. Z tego ostrzeżenia wynika to, że stworzyłam luk, jednakże ten właśnie luk łamał regulamin gry, dlatego nasza kochana moderacja musiała go usunąć. Luk! Luk został usunięty i łamał regulamin gry. Luk, który jest tworzony z ubrań, które sama moderacja wprowadza do gry Movie Star Planet. A ja stworzyłam luka, wykorzystując ubrania, które oni wprowadzili. I dlatego złamałam regulamin gry. Szukałam w regulaminie, ale nigdzie nie znalazłam tego, że nie można tworzyć luków ich ubrań. Myślałam, że jeżeli moderacja wprowadza jakieś nowe ubrania tutaj do tej sekcji odzieży i sobie je kupicie, założycie na siebie i stworzycie z nich luk, to nic złego się nie stanie. Jak widzicie, jednak się myliłam, bo za to można dostać ostrzeżenie tak samo jak ja. W takim razie chciałabym sobie razem z wami przejrzeć moje luki. Zobaczmy, czy coś w nich jest takiego złego, że moderacja akurat musiała dać mi ostrzeżenie za to, że zrobiłam złego luka. Nie wiem, może im się nie spodobał, albo może, nie wiem, nie trafiłam w ich gust, albo po prostu inaczej się ubieram i dlatego można po prostu na mnie nakładać ostrzeżenie. Rozumiem, a właściwie to w sumie nie rozumiem. Przyjrzyjmy sobie w takim razie wszyscy razem moje luki i zobaczmy, co jest w nich złego. Oczywiście wszystkich nie będę przeglądać, bo jest ich po prostu multum. Chciałabym chociaż przejrzeć te ostatnie, żeby zobaczyć, czy coś złego zrobiłam. Najśmieszniejsze jest to, jeżeli stworzyłam jakiegoś luka w 2012 roku, czyli 7 lat temu, bo wtedy zaczynałam grać, mogłam przecież stworzyć też luka, bo była taka opcja, i dostałam ostrzeżenie za luka, który stworzyłam 7 lat temu. To byłaby naprawdę komiczna sytuacja, bo aż 7 lat zajęło Movie Star Planet rozpatrzenie moich luków. Ale jeżeli tak bardzo mnie śledzą, proszę bardzo. Mam nadzieję, że obejrzą ten film. Hehe. No więc przyjrzyjmy sobie w końcu te luki. Luk od was. Luk od Google. Zmieniam image. No, chyba nic złego, prawda? Nie ma tutaj żadnych bluźnierstw, nie ma tutaj żadnej nagości w tych lukach, więc chyba generalnie jest wszystko w porządku. Patrzmy dalej. Czwarty luk od widzów, trzeci luk od widzów, drugi luk od widzów. Nie ma tutaj nigdzie nagości. O, a co to? O Boże, co to jest? Czwarty luk od widzów. Poczekajcie, bo ja chyba tutaj się... O nie...
Nie, ja po prostu nie wierzę. Ona odsłania brzuch i na dodatek obojczyk? O Boże. Nie dość, że odsłoniła brzuch obojczyk, to jeszcze nogi odsłania! Co za zbeleźnica! Jak ona tak mogła? Trzeba dać jej ostrzeżenie, bo zrobiła zły look i jeszcze dobrała zielone włosy, które nie pasują. No jak można tak ranić oczy innych? No przecież mi krwawią oczy. Teraz trzeba dać jej ostrzeżenie, bo jak można dawać zielone włosy do looka? No ja nie wiem, one tak bardzo nie pasują. Przyglądajmy dalej. Pierwszy look widzów. Taki szkolny look. Powtarzam, szkolny, nie szalony. Szkolny, więc chyba nic złego. O nie, ma tatuaże i jeszcze ma dziury w rajstopach, nie, to jest już przesada. Może zatem powinnam dostać bana, patrzcie, w samym biustonoszu, jeszcze łysa, kto to pomyślał? Jeszcze reklamuje jakiś film Avengersu chyba? Nie, to chyba podbiega pod reklamę, więc chyba trzeba ją zbanować. O nie, nie, to jest już przesada, to jest już przesada, po prostu kto by pomyślał, żeby tak się ubrać? Ona kusi facetów, przyciąga wzrok na jej piersi oraz na jej nogi, oczywiście nogi miałam na myśli, to jest zbereźnica. O, a co to za look? Z kratkami? Czyżby... napisała nieodpowiednie słowo? Musiało być tutaj coś wulgarnego. Ups! Przez przypadek ci usunęliśmy. O nie, jak to się stało? Przepraszamy. Następnym razem zrobimy to samo. Posłuchajcie, mam dla was, o teraz, jak DJ Palasite teraz powinno być. Słuchajcie. Mam dla was newsa. Ale takiego newsa, że po prostu spadniecie z krzesła i nigdy się już nie podniesiecie. Uwaga! To jest cała tajemnica wszelkich banów, ostrzeżeń oraz usunięć konta. Sama Pixie Star się do tego przyznała. A więc jaki jest powód tych tajemniczych banów oraz ostrzeżeń? To, że obrażam Pixie Star. Proszę bardzo, cała prawda odkryta. To uraziło Movistar Planet, że obrażam ich maskotkę. Obrażam Pixie Star. A więc każdy, kto ogląda teraz ten film, pisze Pixie Srar. Piszemy w komentarzach Pixie Srar. Chcę zobaczyć te łapki w górę oraz komentarze zaspamione Pixie Srar! Obraźmy maskotkę Movistar Planet pisząc Pixie Srar! Bo to jest tak bardzo bolesne dla naszej Pixie Star, że musiała dać mi ostrzeżenie. No więc zobaczcie, to będzie objaw właśnie walki z moderacją, żeby w końcu zmieniła się na lepsze. Może w końcu do nich dotrze, jak zaspamujemy w komentarzach Pixie Srar, damy łapkę w górę właśnie pod dramą z moderatu, z drama z moderacją i proszę bardzo, ja nawet ten look ubiorę w ramach właśnie tej całej rewolucji. Proszę bardzo, ubieram tego looka. Jezus Maria, to będzie cringe. Czyżby moderacja mi usunęła tego looka? Widzicie, poległam niestety w tej walce, bo kurczę, Pixie Srar zabrała mi moje ubrania, dlatego założę bardzo wyzywający look, bo zielone włosy są nieładne. Tego looka mi nie zabrali, tego looka właśnie założę. Hashtag zmieńmy Movistar Planet razem. To jest nasze hasło. Dziękuję wam za oglądanie. Podsyłajcie ten filmik znajomym i pa pa.